Dzisiaj ta oto moneta będzie decydowała o całym moim dniu i zaczynam nagrywać od samego rana, więc pytanie do niej, czy będę mogła zjeść śniadanie. Jeżeli wypadnie orzeł, to tak, będę mogła coś zrobić, a jeżeli wypadnie reszka, to niestety czegoś zrobić nie będę mogła. Więc pytamy monety, czy mogę zjeść śniadanie. Uwaga! Mam to. I mam nadzieję, że tam jest ukryte po prostu tak i że mogę zjeść śniadanie, bo nie ukrywam, jestem całkiem głodna i naprawdę bym coś zjadła i proszę bardzo. Mamo, orzełka, tak więc już nie przedłużamy i lecimy robić śniadanie, bo zaraz umrę z głodu. A na śniadanie zrobimy sobie świeże kromki, tylko niestety bez masła, bo zapomniałam wczoraj kupić. Położymy na to pomidor, mozzarellę, no i jeszcze zrobimy sobie do tego parówki, a z tyłu tam zagotowała mi się woda, więc dodatkowo zrobimy sobie herbatę, więc niby takie małe śniadanie, ale mam nadzieję, że mnie nasyci, no i do drugiego śniadania wytrwam, tak więc zabieram się do roboty. Paruby do mikrofalówki. Jeszcze weźmiemy sobie, zalejemy herbatki, typek. No i oczywiście ja z rana jak nie piję kawę, to biorę czarną herbatę, ale to bywa różnie. Zazwyczaj biorę czarną, taką robię sobie mocniejszą, no bo ja nie przypadam za piciem kawy. Ja już mam śniadanie gotowe, więc teraz szybko je zjadamy. Słuchajcie, większość osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału, więc koniecznie musicie to zmienić i kliknijcie ten czerwony przycisk, który teraz widzicie, tylko że tam na dole, bo wbijamy 100 tysięcy subskrypcji. Dziękuję. Śniadanie mamy zjedzone, więc teraz sprawdzamy, czy mogę po tym śniadaniu posprzątać. I oczywiście, że tak, mamy orzełka, więc idziemy szybciutko zmyć ten talerz z kubkiem i za chwilę wymyślę sobie kolejne zajęcie. Znaczy, wymyślę, tylko i kawę, czy będę mogła je wykonać. Po śniadaniu mamy już ostatecznie posprzątane, więc teraz pasowałoby trochę po tym śniadaniu odpocząć, więc chciałabym sobie posiedzieć, tak wiecie, na telefonie, no i nie wiem, tak z godzinkę, po prostu odpocząć do drugiego śniadania, więc zobaczymy, czy to mi się sprawdzi, czy niestety dalej będziemy musieli pracować. Pyk, 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 pyk. Co my mamy? Mam nadzieję, że tak, bo tak. Dobra, jest, mamy to, więc teraz odpoczywamy sobie godzinę, a później zapytamy się, czy ogólnie mogę posprzątać w swoim pokoju, no bo jest tutaj taki trochę lekki bałagan, bo jedyne, co robię aktualnie przez wakacje, to przychodzę tutaj na spanie, bo albo się pojedzie do domu, albo się pracuje do późna, albo po prostu gdzieś się wyjdzie, no i w tym mieszkaniu nie iść się praktycznie wcale, więc pasowałoby tutaj posprzątać, a jak niestety w pokoju posprzątać nie mogę, to chociaż będziemy musieli posprzątać w szafie, bo tam też trochę bałaganu się zrobiło. Tak więc ja idę sobie, nie wiem, coś pooglądam, jakiś serial albo coś takiego, no i wracam do Was za godzinę i zapytamy się też, czy będę mogła zjeść drugie śniadanie i potem będziemy ruszali. Dobra, śniadanie zostało wyleżane, więc teraz trzeba się zapytać, czy możemy zjeść drugie śniadanie i oczywiście możemy zjeść, ale szczerze nie chcę mi się jeść za dużo, więc zjem tylko i wyłącznie banana i od razu sprawdzimy, czy będziemy musieli sprzątać pokój, w sensie musieli, ja, no wydaje mi się, że naprawdę muszę posprzątać ten pokój i dobra, wyszedł, ożył i szczerze, czy my dzisiaj będziemy cały dzień na tak, nie wiem, chociaż na drugie śniadanie mogłoby wypaść, no nie, ale zjemy sobie tego banana i zobaczymy jeszcze, czy przy okazji sprzątania pokoju mamy też posprzątać szafę, no i niestety szafa musi jeszcze poczekać, no ale przynajmniej posprzątam pokój, wizualnie będzie to wyglądało o wiele lepiej, a szafa i tak jest zamknięta, więc ona jeszcze może poczekać, tak więc teraz zjemy banana i bierzemy się za sprzątanie pokoju, bo naprawdę jest tu niezły syf i za chwilę Wam postaram się to pokazać. Możemy brać się do roboty i zarówno tutaj na komodzie i tutaj na biurku, no można naprawdę wszystko znaleźć i w ogóle, no patrzcie na to, naprawdę tego się sporo uzbierało. Niby z tej koledy w ogóle ta ramka, a tutaj tak znajduje się, tu jakaś woda, tutaj stoi krem do rąk, tu jakieś kurde, nie wiem, kartki, kawa, perfumy, masło orzechowe, które powinno być w szufladzie, kosmetyczka, no po prostu jest wszystko, co może tutaj być, więc to musimy oczywiście w większości sprzątnąć. I w stronie też jest niezły bałagan, tutaj leży karton, tu gumka, tu szczotka, tu ubranie ze wczoraj, bo późno wróciłam i to po prostu rzuciłam, ładowarki między tym zaplanowane, tu widzę pod spodem tablet i żebyście nie myśleli, że ja jestem jakimś bałaganiarzem czy coś, no ale po prostu nie mam czasu, kiedy tego sprzątnąć, bo do późna się pracuję albo później się wracę do domu, no i jedyne, co mi się chce, to później tylko i wyłącznie spać, no i niestety tak to wygląda. Dlatego, że moneta zadecydowała, że mogę dzisiaj to zrobić, a mam dzisiaj dzień wolny, więc postanowiłam, że dzisiaj pora to ogarnąć. Szkoda, że szafy nie
nie mogę zrobić, no ale mam nadzieję, że na to też przyjdzie pora i czas i po prostu w wolnym czasie to ogarnę, bo trzeba też trochę tych ubrania tam poskładać, bo w sumie mogę wam pokazać, nie jest źle, ale sami zobaczcie, co tam się znajduje. To tu są bluzy, swetry i nie wiem dlaczego, ja tutaj na szybko rzuciłam też koszulki i no nie wygląda to dosyć dobrze. Tutaj mamy spodnie, które też często wyciągam i jak widzicie, no nie są dosyć ładnie ułożone. Tutaj znajduje się jakiś ręcznik, który też po prostu rzuciłam, a powinien się znajdować tam wyżej. No i jeszcze te ubrania wiszące, które też wiszą jakby chciały, a nie mogły i się po prostu gniotą. Tutaj też coś leży, tu plecak rzucony. No po prostu ja to wszystko robiłam na szybko, wracałam i no wygląda tak, wygląda. I dodatkowo jak jeszcze tutaj wróciłam, to jest jeszcze jeden plecak tutaj nierozpakowany, który też mam na szczęście, że jest w pokoju i mogę go rozpakować i ogarnąć, bo jak widzicie, większość znajduje się tutaj ubrań, no i niestety będę musiała je tylko po prostu wrzucić tu do szafy, bo szafy niestety nie mogę dzisiaj ogarnąć. Nic nie pozostaje innego, jak zacząć sprzątanie. W porównaniu ze wcześniej jeszcze tutaj muszę jakieś po prostu brudki zetrzeć, bo się zostały tam trochę kurzu. No i tutaj podobnie, tutaj ręcznik jeszcze schnie, więc niech zostanie jeszcze. Ale tutaj już nic nie ma, to niestety ta woda i to musi tutaj zostać, więcej nie ma. Ale przynajmniej tutaj mam czysty blacik, więc jest idealnie. No książek też na razie tutaj nie schowam, to niestety musi leżeć, bo ja mam miejsca. Tutaj jest moje składowisko kartonów, tam jest pudełko po butach, tutaj jakieś, nie wiem, wygrane cośki i to wam w sumie kiedyś też pokazywałam, więc to tutaj no niestety musi zostać, więc dołożyłam to kartonowe pudełko po tym kubku poslasz i również tutaj, no i no chyba tylko tyle uda się tutaj ogarnąć, więc jest gites. Teraz idę po jeszcze kawałek ściereczki, żeby to przetrzeć ładnie, żeby tutaj było, wiecie, no już czysto, tak full wypas. No i nie wiem, co my będziemy w sumie teraz robili. Szczerze to bym coś poczytała, więc za chwilę zapytamy się tej monety. W sumie nawet nie wiem... A, dobra, ona tam leży. Więc za chwilę sprawdzimy, czy będę mogła coś poczytać. No i będziemy raczej to robili do obiadu, no bo nie mam nic innego robić. Nigdzie na dwór nie wyjdziemy. Nawet nie chcę ryzykować, bo jest straszna dzisiaj pogoda. Posprzątane to i tło za nami jest dosyć czyste, a teraz musimy się zapytać, czy będę mogła sobie po tym sprzątaniu siąść i poczytać książkę, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, co ja mogłabym dzisiaj robić. Mamy środek tygodnia, ja mam dzień wolnego i niestety w Lublinie nic się nie dzieje, nie ma żadnego eventu, pogoda jest bardzo brzydka, nie chcę mi się za bardzo wychodzić na dwór, nawet jakbym wyszła, to nie mam gdzie iść konkretnie, więc jedyne, co mi pozostaje, to teraz sobie coś poczytać, bo wcześniej siedziałam na telefonie, poglądałam i niestety już mi się telefon znudził, więc uwaga, czy będę mogła poczytać? A będę mogła poczytać! Patrzcie, mamy orzełka znowu. Dzisiaj ta moneta jest dla nas dosyć łaskawa i mam nadzieję, że później jak będę chciała zjeść obiad, to również będzie orzeł, bo jak się nam trafi reczka i nie będę mogła zjeść obiadu, to w sumie może bym przeżyła, bo aktualnie nie chce mi się jeść, to bym zjadła podwieczorek, ale na podwieczorek to już raczej obiad bym nie jadła, tylko na przykład zjadłabym lody, ale czy nie jedzenie obiadów, a jedzenie tylko i wyłącznie śniadanie, a później lodów będzie dobrym pomysłem? Nie wiem, ale no czasami moje dni tak wyglądają, że jem bardzo niezdrowo. Godzina 15 zaczęło padać. I mam nadzieję, że później nasza moneta wyrzuci w końcu reszkę i chociaż jedną czynność dzisiaj będziemy mieli na nie, czyli nie będę musiała nigdzie wychodzić z mieszkania, no bo naprawdę całkiem solidnie teraz pada, ale mam godzinę też 15 i powiem wam szczerze, że trochę zgłodniałam, ale nie jakoś dosadnie, dlatego bym sobie coś małego zjadła, a wiem, że w zamrażalce mam warzywa na parze, więc postaramy się je zrobić za chwilę, o ile wypadnie nam właśnie ten orzeł, więc uwaga, rzucamy, testujemy i co my będziemy mieli u góry. No dobra, jest fajnie, nie ma co ukrywać, proszę bardzo, rzucił się orzełek, więc ja jestem bardzo zadowolona, idę sobie zrobić trochę tych warzyw, mam nadzieję, że trochę mi ich wystarczy, bo naprawdę nie jestem jakoś mocno głodna, a później zadecydujemy, czy będę mogła zjeść lody na podwieczorek z biszkoptami i na to już mam ochotę, bo może głodna nie jestem, ale lody bym... No powiem wam szczerze, że przemało. Ja już mam zrobione te warzywka i powiem wam szczerze, że chyba na dwór nie wyjdziemy. Zaczęło coś grzmieć, więc chyba nie będę nawet takiego pytania zadawać. Aczkolwiek powiem to, że grzmi aktualnie mocno pada, to mam nadzieję, że jak to zjem, to przestanie, bo przynajmniej bym wyniosła śmieci, bo całkiem sporo ich się zbierało. Ja to jem. Teraz muszę użyć monety, bo w sumie bym się napiła tej wody, która tutaj stoi, więc zapytamy się, czy mogę się napić po obiedzie.
Dobra, to musimy tak zrobić. Aha. Pierwszy raz na nie. W sumie dzisiaj mało piłam, a przydałoby się. No ale trudno, jak nie mogę teraz się napić, to spróbujemy jeszcze później, bo w sumie no z tym to mogę spróbować, bo przydałoby się idzie. Ale teraz musimy sprawdzić, czy mam umyć ten talerz, czy on niestety zostanie. A fajnie jest ten, było wiecie, tutaj pusto posprzątane, więc uwaga, pyk. Okej, okay, talerz mogę umyć, więc idziemy umyć talerz i na razie jak pada i brzmi niestety, to nie będę wychodziła, wyrzucała śmieci, spróbujemy później to zrobić. Na więcej chwilę będę musiała wymyślić sobie zajęcie, jak nie będę mogła wyjść na dwór. Talerz mamy umyty, na telefonie dzisiaj siedziałam, film oglądałam, książkę też czytałam. Na dwór niestety wyjść nie możemy, bo w sumie teraz poszłabym na spacer. No ale jeszcze wiecie, w deszczu to mogłabym wziąć parasolkę i taki deszczowy spacer sobie zrobić, byłoby fajnie, ale poza tym nie chcę ryzykować, ponieważ no trochę grzmi i błyska, więc jakaś tutaj burza przyszła i wpadłam na taki fajny pomysł, żeby uporządkować sobie materiały z pierwszego roku studiów na tablecie i za chwilę los zadecyduje, czy będę mogła to zrobić, czy też niestety nie. Jak będzie na nie, czyli wypadnie nam reszta, to powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, co ja będę robić aktualnie. No ale dobra, sprawdzamy. Uwaga, co nam wyszło? Okej, okay, powiem wam szczerze, że los chyba nie chce, żebym zajmowała się rzeczami szkolnymi w wakacje, więc co ja mogę zrobić innego? Nie chcę mi się czytać, no ale nie mam nic innego do robienia i nie chcę czytać tamtej książki i spojrzałam na ten stos książek, który tam się znajduje i znalazłam takie oto dosyć stare czasopismo weterynaryjne, Weterynaria w praktyce, ale powiem wam szczerze, że odkąd je dostałam, to ani razu go nie otworzyłam. Więc to jest, wydaje mi się, że dzisiaj odpowiedni moment i dzień, żeby do niego zajrzeć i zobaczyć, co tam się znajduje. No ale oczywiście o tym zadecyduje los tej oto monety i zobaczymy, co się wylosuje. Proszę bardzo, mamy orzełka, więc przynajmniej na chwilę możemy otworzyć to czasopismo i sobie przeczytać, ale powiem wam szczerze, że chyba na długo się nim wcale nie zajmę. Zaczytałam się tego, ale w tamtym czasopismie zaczytałam się, minęło tak mniej więcej pół godziny, przestało padać, więc pasowałoby teraz szybko wynieść śmieci, na spacer raczej nie pójdziemy, bo coś tam kropi, ale czmychniemy, wyrzucimy śmieci, ale na początku zapytamy się u losu drugi raz, czy mogę się napić, bo naprawdę mi się chce. Uwaga, co my mamy? Ej, dobra, mamy teraz orła, więc let's go. Pijemy wodę i wynosimy śmieci. No to co, widzowie? Wasze zdrowie. Napiję się jak najwięcej mogę, bo nie wiem, czy później będę mogła. Mało brakuje, ale dobra, zostawimy to. Czy możemy wynieść śmieci? No i proszę bardzo. Możemy wynieść śmieci. Zmarznę, jeżeli wyjdę takich w krótkich spodenkach. Nie wiem, ale dobra, lecimy tak. Najwyżej będzie fajny kondyn, jak będzie mi zimno i widzę, że jeszcze kropi. Tak więc chodźcie ze mną. Dobra, pada całkiem nieźle, ale... Kurde, śmieci. Przez okno padało trochę mniej, uwierzcie. Naprawdę. Zimno. Zimno. Ale kurde, co to mam? Uciekamy, byśmy naprawdę nie wiem, co zrobili. Let's go! Ale zimno, bo on miał szczerze. To była szybka akcja. Powiem wam, że dawał dobrze ten deszcz, ale teraz pomimo, że jest zimno i ręce mi się wychodziły od tego deszczu, to szczerze zjadłbym lody, nawet trochę. Więc uwaga, sprawdzamy. Naprawdę nie możemy. Dobra, to pod wieczorek sobie odpuszczamy, nie będziemy jedli tych lodów. I szczerze nie wiem, czy ja będę chciała iść w ogóle kolację. Tak więc, co ja mogę teraz zrobić? Nie wiem, ale widziałam, że kilku youtuberów wrzuciło jakieś filmy, więc może bym sobie teraz coś pooglądała, skoro przed chwilą czytałam, nie możemy nic zjeść, więc uwaga, czy możemy? Możemy, ej, możemy. Więc sobie teraz posiedzę na telefonie, nie wiem jak długo, zobaczymy i odezwę się do was dopiero na kolacji. Bo szczerze dzisiaj jest naprawdę mega nudny dzień, taki podury i nie wiem, co mogłabym tutaj za bardzo jeszcze zrobić w tak małym pokoju. Nie mam żadnych gier karcianych czy czegoś takiego, żeby nawet solo pograć, więc no trudno. Zajmiemy się telefonem. Dobra, wiecie co? Jest godzina 17:30, przestało padać, mi się w sumie już nie chce nic oglądać, w sumie nie ma co oglądać na YouTubie serialu, też mi się nie chce oglądać, więc sprawdźmy, czy możemy wyjść na dwór, bo w sumie teraz to bym się wybrała na jakiś spacer, naprawdę.
Okej, i uwaga, mamy orzełka, więc spoko wyszło. Ubieramy się dosyć ciepło, bo wydaje mi się, że po deszczu może być zimno i to razu na dłuższą metę nie wyjdę, tak? Więc ubieramy się i idziemy na jakiś spacer. Wydaje mi się, że w koło jakiegoś parku zrobimy rundę i wrócimy i na przykład później sobie coś, nie wiem, porysujemy albo porozwiązujemy jakieś zagadki, krzyżówki. No i tak nam minie dzień. Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że dzisiaj uda mi się wyjść na dwór, bo jak zaczęło padać, to już myślałam, że będzie padało naprawdę do samego wieczoru. No a okazało się, że ładnie przestało po godzinie 17 padać, więc uznałam, że trzeba wyjść, no bo już naprawdę zwariować można było w tym pokoju. Nie dość, że mam mały, no to jeszcze naprawdę nie było co robić, aczkolwiek wpadłam na pomysł, że jak wrócimy ze spaceru, to na przykład spróbujemy albo rozwiązać sobie jakieś dziwne zagadki, które znajdę w internecie, albo z jakiegoś poradnika skorzystać i coś porysować, bo wiem, że jeszcze zanim pójdę spać, będę siedziała na telefonie, więc nie chcę przedobrzyć dzisiaj i nadużyć. Jesteśmy na dworze, więc muszę to docenić. Nie chcę mi się jakoś daleko chodzić, więc wybrałam się w okolicę, obok której niedaleko mieszkam. I wiem, że tam dalej jest most. I oczywiście wziąłam ze sobą też monetę, żeby ona decydowała o moim losie. Czy mam przejść przez most, iść jakoś w tamtą stronę, czy gdzieś udać się prosto, mimo że widzę, że tam nie za bardzo jest gdzie, więc najwyżej zrobimy sobie koło w drugą stronę. Więc sprawdzamy. Pyk, co nam się wylosowało? Okej, mamy orzełkę, czyli na most możemy sobie wejść chwilę, ale nie wydaje mi się, żebyśmy na nim jakoś długo siedzieli, ale przynajmniej chodźmy sprawdzić, ile wody napadało, bo tutaj, no jak jest most, to jest oczywiście jakaś rzeka, albo nie wiem, co to jest w ogóle, ale wiem, widzę, że jest całkiem sporo wody, to więc to wam mogę pokazać i nie wiem, ile będę na tym spacerze, ale chcę być jak najwięcej, żeby jak najpóźniej wrócić do domu, żeby, no wiecie, jak najkrócej rysować i mieć mniej czasu siedzenia w domu i zmarnować najwięcej czasu na spacerze. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. W ogóle jaka brudna jest ta woda. Co jest grane? Strasznie brudna. Denerwują mnie te śliwki, bo wiem, że u mnie w domu rodzinnym też one są na podwórku i no irytuje mnie to, bo nie można tutaj swobodnie przejść, tylko po prostu trzeba to ominąć. No ale nie będziemy może aż tam szli, no bo szczerze niby jest tam jakieś przejście, ale no nie chcę po trawie chodzić, przecież ona jest mokra, zaraz będę miała buty całe mokre, ale ta woda jest naprawdę brudna. Więc wracamy i zrobimy sobie kółeczko w drugą stronę. No też już wyszłam tu w sumie przez cały dzień, też nie dzwoniłam do mamy, więc w sumie mogę sobie zadzwonić, tak czas mi minie, ale o tym też zadecyduje moneta, czy mogę zadzwonić, czy niestety na tym spacerze będę musiała być w totalnej ciszy, zgiełku tych samochodów, które są za mną. I sprawdzamy i wyszło na to, że czekajcie, bo sobie kciukiem zasłoniłam, wychodzi na to, że mamy orła, więc mogę sobie zadzwonić i pewnie koło 18 albo po 18 wrócę już do mieszkania i tam zapytamy się tej monety, czy będę mogła sobie coś porysować, czy rozwiązać krzyżówki, czy niestety od razu wziąć się za kolację, której szczerze też nie wiem, jak wielko będę jadał, bo naprawdę nie chce mi się jeść. No ale dobra, teraz idziemy sobie pochodzić i wrócimy po 18, więc wtedy się do was odezwę. Ja już wróciłam do mieszkania, minęła godzina, więc dla mnie całkiem spoko, bo naprawdę dzisiaj mi się dzień mega dłuży. No i teraz sprawdzimy, czy będę mogła coś sobie porysować przez, nie wiem, jakieś pół godziny. No, później byśmy zjedli kolację. O kurde. Nie no, ale wypadł orzeł, patrzcie. O, proszę bardzo. Ale zanim to jeszcze w sumie bym dokończyła tą butelkę wody, co wcześniej zaczęłam, więc uwaga. Sprawdzamy i mamy... O, mamy orła, no i elegancko po spacerku dopijamy tą wodę. Tą razu to już mam nadzieję, że to się wyzeruje, więc... Let's go. Mamy to, więc ja idę rysować. Zdolności artystyczne nie są na wysokim poziomie, ale malowałam ten rysunek całe 20 minut i już wam pokazuję, co z tego wyszło, ale od razu mówię wam, żebyście się nie przerazili, bo jest istota tragedia. Miał być ładny pies, wyszedł prawie jak lis, ale proszę bardzo, tak to się prezentuje i weźcie, ocencie to sami w skali od 1 do 10. Ja oceniam na takie 2. Namalowałam to jak dziecko w przedszkole, ale inaczej nie potrafię rysować zwierząt, a postanowiłam, że już dzisiaj tematycznie do tego
podejdziemy. Więc nam teraz nic innego nie pozostaje jak zje kolację, więc pyk, decydujemy. I uwaga, proszę bardzo, wyniknijcie się dokładnie, ale mamy orzełka. Więc chyba wydaje mi się, że dojemy pierogi, które wczoraj kupiłam, bo nie chcę ich marnować. A zostało się chyba 4 sztuki, więc idealnie, bo głodne jakoś nie jest. No, trochę potrzebna kolacja stoi za mną, więc za chwilę ją sobie po prostu szybko zjem. I trzeba będzie się umyć, więc zapytamy się losu, czy będę mogła się umyć. Na szczęście, proszę bardzo, mamy orzełka. I będę mogła się umyć, ale tego raczej już Wam nie będę pokazywać. No a później już po prostu idę spać, bo jutro muszę rano wstać. Tak więc trzymajcie się, do kolejnego filmu, cześć!